Ejo, Blok Roku, edycja 2011-2012, 2 lutego. Skończyła się edycja Blok Roku. Ty byłeś w tym roku znowu nominowany do finału, ale nie dostałeś nagrody. To jest zuch w ogóle. Powinien się pojawić taki rysuneczek i adres. Bo chyba ty masz zdjęcie na swoim blogu w ogóle? W headerze. Ludzie wiedzą, jak wyglądasz? W headerze jest zdjęcie, a gdzieś przy okazji, jak mentoruję, to się pojawia zdjęcie z twarzy bardziej niż z rysunku. Okej, Zuchu, chciałem pogadać z tobą o takiej trochę ewolucji bloga i rozwoju bloga. W zeszłym roku dostałeś wyróżnienie, okej, więc w tym roku dostałeś się również do finału, więc to jest taka okazja. Nie ma ewolucji. Jeśli chodzi o trofea, ta ewolucja jest słaba. Ale jeśli chodzi o rozwój bloga, czy marki bloga Zuch, to chyba coś się wydarzyło w tym roku, sporo ciekawych rzeczy, przynajmniej jak obserwuję. Wydarzyło się. Przede wszystkim nie zamknąłeś bloga. Nie zamknąłem bloga, co się chyba zdarza po jakichś tam sukcesach, powiedzmy. Ale to zdecydowanie było w ten sposób, że zdałem sobie sprawę z tego, że blog ma jakąś popularność tak naprawdę. Tak realnie to odczułem. Ten grono ludzi, którzy to oglądają codziennie, bo to są tysiące ludzi tak naprawdę. I to jakby dało taką zmianę, że może nie tyle, że chciałem bardziej sprofesjonalizować blog w sensie komercyjnym, ale sprofesjonalizować go, żeby nie był na szablonie z Bloksu, tylko sobie zrobiłem tą grafikę. Wcześniej miałem po prostu na to czasu i cały czas tam z czasem ciężko jest, ale jakby bardziej dbać o to, bo to jednak ludzie to oglądają, to jest moja marka, się pod tym podpisuje i ważne, żeby to dobrze wyglądało. Żeby to, co mi się podoba i to, co mnie zaskakuje, jak sobie robisz, no bo twoją formą jest rysunek, tak? I jeszcze taki strip, taki pasek zazwyczaj, trzech czy kilku rysunków i okazuje się, że za pomocą tego można wyrażać swoje obserwacje, żarty i inne rzeczy, ale również zaadoptować tą formę wyrażania treści do działań reklamowych, czy do współpracy z marką. To ty sugerujesz klientom, jak mogłaby wyglądać współpraca z tobą, czy oni przychodzą z gotowymi pomysłami? Wolę, żeby to było od mojej strony, bo ty masz kontrolę, ty masz ideę. Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że ja się pod tym podpisuję. Okay. I to jest moje. I jeśli ktoś chce, żebym ja zrobił coś takiego, jak ja robię, no to ja to robię, a nie, że ktoś mi ma gotowy projekt na coś, ale ja tylko się mam pod tym podpisać. No to mnie nie do końca mnie to interesuje. Więc albo to jest moje, albo tak. Bo teraz śledzę twoją współpracę z restauracją jakąś taką japońską, jakieś sushi. Dobrze? No tak, tak, tak. Okay. To jest jedna firma, tak? Coś jeszcze? Tak, jest blog, znaczy jest tam firma, która zajmuje się serwerami, to jest pod IBM-a gdzieś tam podpięte. Od marca będzie jeszcze domu produkcyjnego, drukarni. I to są takie na razie serie, które się tam gdzieś będą pojawiać. Ale przede wszystkim blog jest marką, która sprawia, że jestem rozpoznawalny jako grafik po prostu. Okay. I generuje, i to jest jakby trzon moich dochodów dzisiaj. Okej, czyli współpraca z reklamodawcami, pewnie jakieś tam zyski generuje, ale to nie jest znaczy, rzecz, którą reklamodawców jako takich nie mam. Okej, a masz ciśnienia? To jest, będą się pojawiały na twoim blogu reklamy, nie wiem, czy w systemie AdDaily, czy własne banery, czy AdDaily tak na 99% nie. Jeśli już, to i myślę o tym, o takiej dedykowanej, żeby to, wiesz, ten blog trafia do określonej grupy ludzi, jakby target, do którego może trafić reklamodawca. Przychodzę do roboty i zaglądam, co tam u Zucha. Tak. Na przykład, więc wiadomo, też wiesz, ja nie chciałbym, żeby tam się, nie wiem, trumny reklamowały, czy podpaski, no to a wiesz, z tym AdDaily to tam różnie może być. Raczej bardziej chodzi mi o coś takiego, że ktoś wspiera to, co ja robię. Okay.
jednocześnie nie mając żadnego wpływu tak naprawdę na treść. Okay. Mój ulubiony rodzaj współpracy, właściwie nie reklamodawca, ale mecenas, sponsor. No, można właśnie, to... właśnie coś. Chyba, że sponsor też ma takie konotacje, powiedzmy sobie. Okay. Zwłaszcza przy ostatnim filmie Wulgady, Małgorzki Szumowskiej. Ale to, także może nie jest sponsor. Okej, okay, ale tutaj masz taką formułę, blog, budowanie marki, która pozycjonuje ciebie jako grafika freelancera do wynajęcia i tak ten mechanizm sobie rozwijasz. Tak, tylko że to jest dosyć świeża sprawa, bo do grudnia zeszłego roku pracowałem normalnie na etacie, ale... Już jakby popularność tego blogu sprawia to, że marka, że Zuch jest rozpoznawalny, że często ludzie myślą sobie grafik, potrzebujemy grafikę, no to słuchaj, Zuch jest grafikiem. Zucha, no i w pewnym momencie jakby zleceń z zewnątrz było na tyle dużo, że no, musiałem wybrać albo jedno, albo drugie. No tutaj wybór jest jakby prosty. Może powiedzmy nie ma co miesiąc pensji, to też nie muszę na 8 rano chodzić do pracy. No jest to bardzo wygodne, tym bardziej, że ja jestem rodzinnym człowiekiem i cenię sobie to, że mogę wyłączyć komputer o godzinie 10 na przykład. I możesz stać się kogutem domowym. Tak, wiesz, iść na sanki z dziećmi, no nie? No, wiesz, do tej 10 to mogę w ogóle nie włączyć nawet tego komputera, nie? Więc to jest bardzo fajne. Mi się strasznie podoba to uczucie, kiedy przychodzi się na freelance i nagle sobie uświadamia, że jest godzina 11 albo południe i możesz sobie iść na spacer. Jeszcze nic nie zrobiłem. A to wiesz, inna sprawa. Pierwszą rzeczą naprawdę taką, jak ostatni dzień po tym, jak wróciłem z pracy do domu. Tymczasem, na razie. Cześć. To było, że wziąłem telefon i wyłączyłem budzik. Do tej pory go nie włączyłem. Mam go ustawiony raz w tygodniu, kiedy chodzę na basen. Bo mam czas, żeby chodzić na basen, nie? Bo to nie jest opuchlizna głodowa, to jest... Okej, okay. A czy zdecydowałbyś się na taki krok i taki model działania? Jeśli nie miałbyś wsparcia bloga, to tutaj ten blog był takim motorem? Blog był zdecydowanym bodźcem do tego, żeby przejść na własną działalność. Wiesz, grafików teraz jest dużo po prostu. Łatwo jest ściągnąć program z sieci i wrzucić trochę jakichś prac tam, nawet często nie swoich. Też legendy krążą o tym, że ktoś dostał swoje prace do oceny jako dyrektor artystyczny, ale wiesz, po prostu ciężko przesiać jakby w tym gronie grafików czy ludzi tam powiązanych z branżą konkretną osobę do zlecenia. Nie mogę sobie pozwolić na to, że raz dostanę zlecenie, a raz nie dostanę. No bo się hipoteka sama nie spłaci, a dzieci też jeść muszą. Zresztą ja też, to dosyć sporo. Ale regularne wpisy, wrzuty na blogu. Znaczy, wiesz, one jakby same z siebie nie generują. Tak, to nie jest wprost. Konto, jasne, ale generalnie oczywiście. Chodzi o to, że przez to jest rozpoznawalność, która daje mi to bezpieczeństwo finansowe w jakiś tam sposób. No wiesz, dupy nie urywa, nie? Ale... Spoko. Ale już trochę ponad standard studenta na chińskich zupkach. No tak, dawno chińskiej zupki nie jadłem. Wiesz, teraz w domu to też żona mi nie pozwala. Nie? Spoko, okej. Okay. Widzę, że alkoholu jeszcze trochę na górze zostało, więc musimy wracać, trochę się polansować ze znanymi blogerami przy barze. No jak będą to sobie mogą ze mną zdjęcia porobić. Zawsze. Zdjęcia. Jak się dopchają na te... Mam tam stop klatkę, taką funkcję w kamerze, więc dzięki za rozmowę i dzięki, powodzenia.